Aby zrozumieć dane zjawisko, aby zrozumieć dane twierdzenie, najlepiej jest wykonywać jak najwięcej przykładów, no bo tylko dzięki praktyce da się coś tak naprawdę pojąć, pamiętać i zrozumieć. I zajmiemy się teraz kolejnymi problemami, które można rozwiązać za pomocą twierdzenia Pitagorasa. Wiemy, że twierdzenie Pitagorasa stosujemy w trójkącie prostokątnym, więc narysujemy sobie trójkąt prostokątny, Tutaj będzie kąt prosty i przypomnijmy sobie, ten bok, który leży naprzeciwko kąta prostego, nazywa się przeciwprostokątną, czyli to możemy sobie tutaj dać strzałeczkę. O, przeciwprostokątna. Przeciwprostokątna. Prostokątna. I teraz e, załóżmy, że mamy podane e, takie długości boków. Ten bok ma długość 6 a ten bok ma długość 7. I chcielibyśmy za pomocą twierdzenia Pitagorasa policzyć sobie e, długość tego boku. Nie znamy długości tego boku. Ten e, bok e, nazwiemy sobie jako c, no bo pamiętamy, że w twierdzeniu Pitagorasa mieliśmy taką formułę a kwadrat, dodać b kwadrat równa się c kwadrat, gdzie c to była przeciw. Prostokątna. I teraz korzystając z tej formuły, stwierdzenia twierdzenia Pitagorasa, będziemy mieli coś takiego. 6 kwadrat dodać. 7 do kwadratu równa się c kwadrat. 6 do kwadratu to 36. 7 do kwadratu to 49. A tutaj przypisujemy c. Kwadrat. 36 dodać 49 to jest 85 5 równa się c kwadrat. I teraz naszym rozwiązaniem będzie c równe pierwiastek z 85. Ogólnie rozwiązaniem tego równania jeszcze by było minus pierwiastek z 85, ale wiemy, że w geometrii długości boków nie mogą być ujemne, czyli C równa się pierwiastek z 85. I teraz moglibyśmy się zastanowić, czy da się to jakoś uprościć, bo wiemy, że takie wyrażenia pod pierwiastkiem da się jakoś uprościć, czyli moglibyśmy to sobie rozkładać na... Czynniki to 85, ale moglibyśmy też iść takim tropem myślenia, że e, popatrzmy: pierwiastek z 81 to 9, i pierwiastek ze 100 to 10. Czyli widzimy, że e, 9 do kwadratu da 81, 10 do kwadratu da e, 100, więc e, pierwiastek z 85, będzie gdzieś pomiędzy tym, ale moglibyśmy to jest jedno z rozwiązań, czyli nie da się wyciągnąć po prostu takiego pierwiastka z 85 w taki sposób, żeby wyszła nam liczba naturalna i zobaczmy czy 85 ogólnie moglibyśmy sobie jeszcze zapisać jako iloczyn takich dwóch elementów. To jest 5 razy 17. Teraz widzimy, że z żadnej z tych liczb nie da się wyciągnąć pierwiastka i 85 nie da się po prostu zapisać w taki sposób, żeby to jeszcze jakoś ładnie uprościć, czyli jako iloczyn dwóch liczb, gdzie z którejś da się wyciągnąć pierwiastek. Czyli ten problem możemy uważać jako rozwiązany, czyli c jest równe pierwiastek z 85. Teraz możemy przejść do kolejnego problemu. Narysujemy sobie taki trójkąt prostokątny. O. Tutaj będzie kąt prosty. To jest bok naprzeciwko kąta prostego. Tutaj narysowałem to dosyć kiepsko. Myślę, że umiałbym to zrobić lepiej. O, dobra, niech już tak zostanie. To jest trójkąt prostokątny i załóżmy, że przeciwprostokątna ma długość 10, a tutaj ta przyprostokątna ma długość 3. I chcielibyśmy, wiemy, że twierdzenie Pitagorasa stosujemy w przypadku, gdy mamy podane mamy jeden bok trójkąta podany oraz drugi bok. Chodzi oczywiście o długości. I gdy mamy podane dwie długości, to możemy policzyć sobie drugi bok. Tutaj ten bok nazwiemy sobie jako A i skorzystamy z formuły twierdzenia Pitagorasa. Będziemy mieli tutaj 3 do kwadratu dodać A kwadrat równa się c kwadrat, czyli to jest w naszym wzorze c i musimy rozwiązać sobie y, to równanie. O, zjadłem tutaj kwadratu, zjadłem tutaj tą drugą potęgę, ale już ją dopisałem, teraz jest wszystko elegancko, czyli będziemy mieli 9 dodać a kwadrat równa się 100 i a kwadrat równa się 91. Więc rozwiązaniem tego równania jest a równe pierwiastek z 91. No i e, pierwiastek z 91 można wywnioskować z tej samej reguły, że nie da się tego zapisać jako liczby naturalnej, ponieważ e, również ta wartość jest pomiędzy... Pierwiastkiem z 81, a pierwiastkiem ze 100. Pierwiastek ze 100 to 10, a z 81 to 9, i też nie da się tego ładnie tutaj rozbić na czynniki, tak żeby można było wyciągnąć pierwiastek z jakiegoś czynnika. I e, ten problem również jest rozwiązany. Czyli widzimy, że teraz znaliśmy przeciwprostokątną, jedną przyprostokątną i obliczyliśmy sobie długość drugiej przyprostokątnej. I teraz zajmiemy się troszeczkę innym przykładem. Niż dotychczas. Skupmy się na takim trójkącie prostokątnym. Rysujemy sobie trójkąt prostokątny. O, ale taki, że tutaj mamy kąt prosty, a tutaj mamy kąt, który ma miarę 45 stopni. I to, co będziemy mieli tylko dane, to długość tego boku. I teraz popatrzmy. Mm. Twierdzenie Pitagorasa, powiedzieliśmy sobie, że twierdzenie Pitagorasa możemy stosować w przypadku, gdy znamy e, długości dwóch boków. Tutaj znamy tylko jeden bok i kąt. Ale jakie informacje możemy stąd sobie wyciągnąć? Popatrzmy, znamy takie twierdzenie. Jeśli nie znamy, e, to jest najwyższy czas, żeby to sobie przypomnieć. To jest też takie elementarne twierdzenie dotyczące trójkątów, że suma miar kątów w trójkącie jest równa 180 stopni. Więc ten kąt oznaczymy sobie jako x i będziemy mieli x dodać 90 stopni, bo kąt prosty, ten kąt, który jest tutaj zaznaczony, ma 90 stopni, dodać 45 stopni. I to wszystko musi dać nam 180 stopni. Sumując sobie te dwa kąty, dostaniemy x dodać 135 stopni równa się 180 stopni. I jeśli przerzucimy sobie albo odejmiemy odtąd, od tej lewej strony 135 stopni i od prawej strony odejmiemy 135 stopni, to będziemy mieli tutaj x równa się 45 stopni, czyli widzimy, że tutaj będziemy mieli taki sam kąt jak tutaj. Tutaj również jest 45 stopni. Teraz moglibyśmy sobie e, odświeżyć, przypomnieć, a jeśli nie znamy to zobaczyć, że jest jeszcze takie twierdzenie. Narysujmy sobie taki trójkąt i jeśli tutaj będziemy mieli kąt A i tutaj taki sam kąt A i widzimy, że ten bok jest wspólny dla tych kątów. Te kąty dzielą ten bok to te dwa pozostałe boki, które nie są współdzielone tak jakby przez te kąty, tak, ponieważ tutaj mamy... Oj, chciałem poprawić, żeby ładnie wyszła prosta linia, ale mi się nie udało, coś tutaj niech tak zostanie. O. Czyli jeśli mamy yy, tutaj takie same kąty, to te boki, które po prostu nie współdzielą tych dwóch kątów, czyli tutaj mamy akurat w tym przypadku ten bok i ten bok, są równe długości. No nawet tutaj możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że jeśli byśmy sobie zwiększyli ten kąt, czyli zwiększyli nachylenie, to ten bok musiał być, by, musiałby być po prostu e, dłuższy. Czyli idąc tym tokiem myślenia, tutaj jest 45 stopni, tutaj jest 45 stopni, e, stąd też długość tego boku będzie e, 5, ponieważ to jest to samo co tutaj. I korzystając z twierdzenia Pitagorasa, będziemy mieli coś takiego. 5 kwadrat, dodać 5 kwadrat równa się c kwadrat, gdzie c to jest nasza przeciwprostokątna. I mamy 5 do kwadratu to jest 25 plus 25 równa się c kwadrat. Czyli 50 równa się c kwadrat i będziemy mieli, że c równa się pierwiastek z 50. I teraz e, pierwiastek z 50 można zapisać jako e, zastanówmy się, czy da się to jakoś rozbić. Na przykład e, pierwiastek z 50 możemy zapisać jako 25 razy 2. I wyciągamy pierwiastek z tej liczby i będziemy mieli tutaj 5 pierwiastków z dwóch. I to jest nasza odpowiedź. C równa się 5 pierwiastków z dwóch. I widzimy, że tutaj rozwiązaliśmy kilka problemów, które dało się rozwiązać za pomocą twierdzenia Pitagorasa i również tutaj wchodziła inna wiedza w grę, że tutaj skorzystaliśmy z tego twierdzenia, że suma kątów w trójkącie jest równa 180 stopni. Te długości tych boków są takie same, więc mamy uzyskaliśmy sobie za pomocą innych twierdzeń długość tego drugiego boku, mamy trójkąt prostokątny i za pomocą twierdzenia Pitagorasa obliczyliśmy sobie długość trzeciego boku.